A co my tu mamy? Cześć, witajcie na kanale Hype Train, ja jestem Jacek i witajcie w pierwszym unboxingu komiksowym w tym roku. Wreszcie po dosyć długiej przerwie wracamy do odpakowywania komiksów Egmontu. To jest normalne, że jakby dostawa grudniowa jest zawsze na początku miesiąca, żeby wyrobić się przed świętami, a później portfele muszą się jakby zregenerować, więc mamy końcówkę stycznia i dopiero wchodzimy z nowymi egzemplarzami. W ten rok wchodzimy trochę z taką niewiadomą, bo nie mieliśmy jeszcze katalogu Egmontu. Tak, no, mieliśmy już info z Festiwalu Komiksów w Łodzi, więc wiemy, że na przykład w tym roku będą wydawane Muminki, chyba jeszcze nie w tym miesiącu. Fajnie, Jacek, nawet nie pamiętasz, co zamawiałeś. Ale wiemy na razie, co ukaże się w lutym i co ukaże się w marcu. Zerknijcie sobie na księgarnię Egmontu, bo tam wszystko znajdziecie w zapowiedziach. Ja zamówiłem sobie w tym miesiącu paczkę z Gildii. Stwierdziłem, chcę mieć porządnie zapakowane komiksy. Takie dwie sterty obok siebie, chyba nie ma żadnych takich ponadgabarytowych komiksów w tym miesiącu. Oczywiście dodam jeszcze, że w tym odcinku będę opowiadać o komiksach nie tylko ja, ale też Radek Koch z Centrum Komiksów Disneya. Ale najpierw zaczniemy sobie od tego, co ja mam tutaj. Tak, Radka zostawiamy na deser. Dobrze, a więc udało mi się ogarnąć wszystkie komiksy, które dzisiaj mam i zaczniemy sobie od różnych różności, później będzie DC, a na końcu Marvel. Tego komiksu chyba nie muszę nikomu przedstawiać, wujek Sknerus i Kaczor Donald, czyli kolekcja Dona Rosy, tom szósty, ale to Radek powie wam. Za to ja mam bardzo dużo do powiedzenia odnośnie 10 tomu Invincible. Cieszę się, że tak jak widzieliście w poprzednich unboxingach, udało mi się nadrobić poprzednie tomy, więc mogę wam już polecać na bieżąco tę serię. I tak, w tym miesiącu Egmont wydał tom 10 Invincible Roberta Kirkmana, co jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu, że mamy ten komiks w dzisiejszym odcinku, mogę wam przypomnieć o tym, że 26 marca, nie chcę skłamać, ale coś takiego, w drugiej połowie marca będzie serial Invincible na Amazon Prime Video. Będę wielkim orędownikiem tego serialu i zamierzam wam przypominać o nim przy każdej okazji. Ale moja miłość do Invincible jest nieskończona, nie chcę nawet patrzeć, co się dzieje w tym komiksie. Ale jest to esencja tego, co jest najlepsze w superhero i jednocześnie jest to dosyć świeże. Więcej różnych różności będzie miał dla was dzisiaj Radek, aczkolwiek do mnie przyszły dwa komiksy, no teoretycznie z DC Black Label, ale nie jest to superhero. No jak może sami wiecie, DC zrezygnowało z imprintu Vertigo i zrobiło z niego DC Black Label, także nawet nie superhero rzeczy pojawiają się pod marką DC Black Label i mamy tutaj dokładnie To jest dosyć nietypowa sprawa, ponieważ są to dwa tomy z Hill House Comics, taki jakby pod imprint DC Black Label, czyli jakby marka sygnowana przez Joe'ego Hilla. Chyba nie jest to wielką tajemnicą, że te komiksy są horrorami, albo przynajmniej są z pogranicza horroru. Dawno nie czytałem czegoś mroczniejszego, także z wielką przyjemnością zapoznam się z tymi komiksami. To jest standardowe wydanie w twardej oprawie, Egmontu nie jest powiększone. Tak jak chociażby Invincible albo, no nie wiem, wcześniejsze DC Black Label, te mniejsze, nie na przykład Harleen. I o tyle co ten komiks jest autentycznie napisany przez Hilla, to ten drugi komiks, czyli Rodzina z domku dla lalek, jest po prostu częścią tej marki. Sam Hill nie uczestniczył w procesie tworzenia tego komiksu. Znaczy, w procesie może uczestniczy, no tak, tylko no, nie pisał go. Oficjalne nazewnictwo. Komiks powstał w ramach kolekcji Hill House Comics, którą wymyślił Joe Hill. Aczkolwiek rysunki w tym komiksie bardziej mi się podobają. Jak już przebrnę przez cały ogrom innych rzeczy do czytania, to na to też przyjdzie pora. Ale powiem wam, że te komiksy mogą ładnie wyglądać na półce z tego labelu Hill House. Czerwony Hill House, czerwony DC. A tak w ogóle to marki DC i Marvel zaczynają wychodzić spod tego szyldu superhero, zaczynają pokazywać, że są czymś więcej. No Marvel może mniej, DC bardziej przez to ujednolicenie z Vertigo, ale na przykład z Marvelów zaczną wychodzić niedługo od kwietnia nowe wydania Gwiezdnych Wojen. Okej, jasne, w Star Wars Comics były komiksy te wydawane przez Marvela w Stanach, ale nigdzie w polskiej edycji nie było można znaleźć loga Marvela. I to się zmieni od
kwietnia. To jest taki mały smaczek, ale wrócimy do tego później. Teraz przejdziemy sobie do DC. I tutaj mamy troszkę starszy komiks, czyli Batman Sekta Jima Starlina. I to jest ciekawe, że ten komiks nie został wydany w ramach DC Deluxe, tylko w takiej oprawie. Nie żebym narzekał, bo wolę standardową, twardą okładkę, ale nie jestem w żaden sposób rozczarowany. Wręcz przeciwnie. Tak się prezentuje okładka. Wygląda jak Ultimate Marvel. Ej, nawet zobaczcie. Uwaga, ale teraz wam zarzucę spoilerem. Ten tom będzie dalej w tym odcinku i zobaczcie, to wygląda tak jak Ultimate Marvel, jak komiksy Ultimate od Marvela. Już nie wydurniam się, a tak wygląda wnętrze komiksu. Okej, zobaczymy, na ile jest kontrowersyjny ten komiks, tak jak pisze wydawca na tylnej okładce. Kolejnymi komiksami będą dwa tomy z tego nowego labelu, znaczy nowego, już w sumie już nie jest aż tak nowy, labelu Uniwersum DC, Superman tom trzeci, Prawda Ujawniona. I o tyle, co naprawdę lubiłem Supermana z DC Odrodzenie, powoli ten urok zaczyna mi się jakoś rozmywać. Nie wiem, czy to przez Bendisa i to, jak dalej jest prowadzona ta seria, ale nie skreślam tego, bo nadal lubię Supermana. Po prostu muszę się w to bardziej wczytać. Oczywiście komiks jest w oprawie miękkiej ze skrzydełkami i dokładnie takim, w takim samym wydaniu jest Batman Detective Comics tom trzeci, Pozdrowienia z Gotham. Ale powiem wam, że tutaj przy tym komiksie szczególnie widać, jak naprawdę służy ten nowy format wydań tym komiksom. Batman Detective Comics to nigdy nie była jakaś moja ulubiona seria, ale cały czas wierzę. DC mamy za sobą i teraz czas na Marvela i to jest ten komiks, który wam wcześniej zaspoilerowałem, czyli Ultimate Spider-Man tom 8. Jest to nawet solidny tom jak na Ultimate Spider-Mana. Chyba w sensie poprzedni był podobny, ale nadal to jest... Uwielbiam te Ultimate Spider-Many. Nie wiem, dla mnie to jest taka seria trochę jak Invincible. Każdy kolejny tom jest po prostu taką małą przyjemnością regularną do czytania. Może to urok samej postaci Spider-Mana? Nie wiem. Ale fajnie, że Egmont wydaje regularnie tę serię. Już ósmy tom, potężnie, twarda oprawa z taką miękką, matową okładką. Kolejnym komiksem jest All New Wolverine od Marvel Now 2.0, Sieroty X. To jest tom piąty. Piąty już? Ja się czuję cały czas, jakby ten Marvel Now 2.0 zaczął być wydawany dopiero co, ale rzeczywiście All New Wolverine była jedną z pierwszych serii, która została wydawana w tym labelu i no to już minęło trochę czasu. Bardzo chciałbym zobaczyć przygody Laury tak wiernie przeniesione na duży ekran albo mały ekran, na przykład streamingowy. Ja wiem, że Laura była, no, chodziło mi o dorosłą Laurę. A kolejnym tomem będzie Staruszka Laura. I mamy jeden komiks, który został jeszcze w poprzedniej epoce, czyli Miss Marvel. Mekka. To znaczy, może to nie jest do końca tak, ponieważ no, Miss Marvel ma już logo Marvel na O2.0, ale nadal ma białe grzbiety, więc ten komiks pasuje do wszystkich poprzednich tomów. Nie mieliśmy jakby resetu serii, więc mamy ósmy tom Miss Marvel. Czuję się, jakbym odpakowywał jakiś retro komiks w tym momencie, ale nie. Miss Marvel jest to rewelacyjna seria. Nie mogę się doczekać serialu od MCU, który będzie już prawdopodobnie na jesieni tego roku na Disney Plusie. Wszyscy nie możemy się doczekać. Jeśli nie widzieliście naszego odcinka z zapowiedziami Marvela na 2021 rok, w którym omawiamy wszystko, co będzie od Marvel Studios w tym roku, to kliknijcie w tę kartę na górze. Nie wiem, może tutaj wstawię linkę, jeśli nie zapomnę. I to jeszcze nie koniec. Kolejnym tomem będzie Teenage Wasteland. Ale to nie koniec nawiązań do seriali Disney Plus, które nadejdą w tym roku, ponieważ kolejnym tomem, który mamy dzisiaj na talerzu i ostatnim zresztą, jest Hawkeye, Kate Bishop. I to jest one shot. To nie jest jakby pierwszy tom nowej serii, to jest po prostu one shot i to dosyć potężny. Aż 16 zeszytów serii zebrane do jednego potężnego tomiszcza. Po rysunkach widać, że seria nadal zachowuje klimat poprzedniej serii Hawkeye, więc tutaj wiele się nie zmienia. Za każdym razem, jak widzę Kate na tych rysunkach, to widzę Hailee Steinfeld. Bolałoby mnie jeszcze to do jakiegoś czasu, ale na szczęście aktorka jest już potwierdzona do tej roli, więc kamień z serca. Poprzednim razem, jak robiłem unboxing, jeszcze nie była potwierdzona, więc to już duży postęp. Marvel Now 2.0 pachną najlepiej
i nadal jestem zwolennikiem, że te komiksy wyglądają najlepiej. Miękka oprawa ze skrzydełkami w takim grubym wydaniu na półce wygląda rewelacyjnie. Cieszę się, że Star Wars będą w takim wydaniu, ale wrócimy do tego dopiero za kilka odcinków. Boom. Ode mnie to wszystko. Czas na Radka. Już od pierwszego miesiąca tego roku Egmont dostarcza wiele ciekawych tytułów. Jacek, zaprezentował wam jakieś Marvele inne. No, średnio ciekawe tytuły. Ale ja mam tyle komiksów, że ledwie potrafię je unieść. Paczka z Egmontu jest naprawdę pokaźna. Zacznę jednak od zupełnie innego komiksu, który dotarł do mnie wcześniej. Czyli od Top 10 Smacks i inne opowieści. I jest to komiks będący spin-offem serii Alana Moore'a rozgrywającej się w fantastycznym świecie i zawiera dwie lub trzy miniserie nawiązujące do głównego cyklu, który swego czasu został wydany przez Egmont. Wydanie prezentuje się bardzo ładnie, ale dla osób posiadających pierwsze wydanie oryginalnego Top 10 może być pewien problem, ponieważ jak wy tutaj widzicie, Top 10 Smacks i inne opowieści ma na grzbiecie logo DC Black Label, natomiast pierwszy Top 10 miał logo Vertigo. I jak sobie zobaczycie obra grzbiety, to widać, że na przykład napis Top 10 jest na tej samej wysokości, ale już dół znacząco się różni. No niestety zmiany w DC spowodowały, że to my nie będą zbyt dobrze wyglądać obok siebie na półce. Wcześniej dotarły także do mnie kaczki, a dokładnie rozpuszczalnik uniwersalny. Szósty tom kolekcji Dona Rossy. Podobnie jak poprzednie wydania wygląda on znakomicie, a tym razem po raz pierwszy zawiera nigdy wcześniej nie wydaną po polsku drugą opowieść Dona Rossy. I jest to właśnie wspomniany wcześniej tytułowy rozpuszczalnik uniwersalny. Rysunki są wspaniałe, polska edycja także wygląda świetnie, a dla fanów przygód młodego Snerusa jest prawdziwa gratka, czyli Dwa serca w Yukonie. Rozdział dodatkowy Życie i czasów Snerusa Makwacza, pogłębiający relacje pomiędzy Sknerusem a Złotko. Dodatkowo dużo, ale to dużo materiałów dodatkowych, nie tylko szkiców, i zobaczcie na ten oto fajny akcent na tylnej okładce. Teraz już w końcu możemy przejść do paczki. Skoro byliśmy przy Marvelu, czyli Disneyu, to łatwo szybko przejść do Nickelodeona, albo jak to się wymawia, ponieważ od poprzedniego roku Garfield należy właśnie do Paramountu, czy tam CBS. W jakim najbliższym czasie na Nickelodeonie pojawi się kreskówka z Garfieldem. Z tego powodu od ósmego tomu Garfielda, którego właśnie tutaj widzicie, seria posiada nowe logo. Natomiast stare wyglądało tak, jak możecie zobaczyć tutaj na tych pomniejszonych okładkach. Jednak na grzbietach nic się nie zmieniło, co powoduje, że można dalej bez problemu kolekcjonować kolejne albumy Garfielda. Sam tom, podobnie jak wcześniejsze, zawiera prawie 300 stron. Są to bodajże paski pochodzące z początku lat 90., gdzie Garfield już wygląda podobnie jak dziś, a jednocześnie bardziej mi się te komiksy podobały niż współczesne, ponieważ miały grubszą kreskę oraz było więcej w nich życia. A tutaj możecie zobaczyć wcześniejsze okładki tomu jeszcze ze starym logiem oraz bez loga Nickelodeona. Do sprzedaży trafił też kolejny Lucky Luke, czyli Daltonowej Zamieć. Jest to klasyczny album Morrisa i Renego Stinnego i w nim Daltonowie udają się do Kanady. Klasyka komiksu i oby kolejne tomy wychodziły. Skoro mowa o klasyce, to nie można zapomnieć także o Smurfach. Muszę was niesamowicie zachęcić do tego tomu, ponieważ jest to trzeci album serii stworzony przez autora Peyo i to właśnie w nim debiutuje słynna Smurfetka. Komiks pochodzi bodajże z lat 60. Zapoczątkował postać Smurfetki oraz jej słynniejszą adaptację, czy to w formie serialu animowanego, czy potem w filmie aktorskim. Samo wydanie nie różni się niczym od poprzednich albumów. O tej serii prawdopodobnie jeszcze w unboxingach nie było, choć może Jacek kiedyś mówił. A jest to Clifton i po raz kolejny, ja wiem, że się powtarzam, jest to wyjątkowa rzecz, ponieważ w przeciwieństwie do późniejszych albumów serii, ten zawiera pierwsze historie o emerytowanym agencie MI6, czyli tytułowym Cliftonie. I tak jak w przypadku Smurfów czy
Lucky Luke'a. Pierwsze albumy co do zasady prezentowały wysoki poziom. To od, na Cliftonie się aż tak nie znam. I jednak po tych najwcześniejszych albumach zamieszczonych w tym tomie widać, że już są lekko starawe, co warto podkreślić. Wszystko jest wydane w pięknej, twardej oprawie. Tom zawiera aż 4 albumy oraz kilkanaście stron dodatków specjalnych, które według mnie są zawsze miłą rzeczą w tego typu wydaniach. Świetną rzeczą jest natomiast na pewno Corto Maltese Equatoria. Jest to drugi tom serii po tym, jak jej tworzenie przyjęli Juan Diaz Canales oraz Ruben Pereiro. Juan Diaz Canales to jest twórca m.in. słynnego Black Sada. Komiks rozgrywający się na początku XX wieku jest przepięknie narysowany oraz prawdopodobnie także przepięknie napisany. Historie o marynarzu w Łuczędze są zwykle pełne niesamowitego klimatu i mi szczerze przypominają życie i czasy Sknerusa Makwacza do Narosy, choć oczywiście jest to tytuł przeznaczony do ciut starszego czytelnika. Na sam koniec inna przepiękna seria, choć tutaj akurat przeznaczona bardziej dla młodszego czytelnika, czyli Pamiętniki Wisienki. To jest po prostu seria, która po prostu aż od okładki zdumiewa i zachwyca. Za bardzo nie ma się nad czym rozpływać, tylko trzeba wiedzieć, że jest to kawał przepięknego komiksu, a wydanie Egmontu jest także na wysokim poziomie. Podobnie jak w poprzednich tomach, komiks jest przerwany przez fragmenty z notatnika, z Pamiętnika Wisienki. To już wszystko. Mam nadzieję, że kolejne miesiące tego roku będą także pełne niezwykle ciekawych komiksów od Egmontu, a także od innych wydawnictw. Więcej o komiksach Egmontu regularnie piszę na Centrum Komiksów Disneya, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to śledźcie mnie tam. My natomiast widzimy się już za miesiąc, a w luty Egmont przygotował kolejne wiele ciekawych wydań. Dziękujemy Ci bardzo, Radku. Wpadajcie do Radka na Centrum Komiksów Disneya. Link macie w opisie. A to są wszystkie moje komiksy, które omawiałem w tym tygodniu. Miss Marvel Mecca, All New Wolverine Sieroty X, Hawkeye Kate Bishop, Ultimate Spider-Man tom 8, Batman Detective Comics Pozdrowienia z Gotham, Superman Prawda Ujawniona, Batman Sekta, Hill House 2 komiksy, czyli Kosz Pełen Głów oraz Rodzina z Domku dla Lalek i Invincible tom 10. I dajcie nam znać w komentarzach, co z tych komiksów, tych, których ja omawiałem i Radek omawiał, was najbardziej zainteresowało w tym miesiącu, co może już macie na półce. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować. Zostańcie z nami na dłużej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.